Cześć, na kanale 7 Nutrition, jak zwykle. Witam Was, żyjący dziadziuś. Wróciłem powolutku do żywych. Trenuję cały czas. Za 4 tygodnie pierwszy start, PCA, Łódź. Mam nadzieję, że wszystko jakoś pójdzie dobrze. Forma jakaś tam jest, no, mogła być zdecydowanie lepsza, ale niestety kontuzja bardzo mocno opóźniła moje przygotowania, no i generalnie przygotowuję się troszeczkę inaczej niż bym chciał. Jest teraz ten ostatni okres, gdzie powinienem robić wszystko na bardzo dużych obciążeniach maksymalnych, w przedziale 6 do 8 powtórzeń, bo tak naprawdę tutaj powinniśmy pracować nad tym, żeby ten mięsień utrzymać, bo wiadomo, tą tkanki tłuszczowej już jest bardzo mało, mięsień zacznie uciekać jeszcze 4 tygodnie, ale nie mogę sobie całkowicie pozwolić na największe obciążenia z tego względu, że jeszcze ten łokieć to niestety trochę boli, no a boję się też, żeby kontuzja nie powróciła. Więc no, optymalnie dobieram tak obciążenia, żeby były i wilksyty, czyli żeby obciążenia były w miarę dobre, no i żeby ten łokieć działał. Zostało 4 tygodnie, dzisiaj robię barki, więc na pewno Was żadnym ćwiczeniem nie zaskoczę, aczkolwiek wykorzystam kilka swoich takich dosyć fajnych gadżetów do niektórych aktonów barków, czyli mięśnia naramiennego. Niektórzy zwracają uwagę, nie mówi się akton barku, tylko akton mięśnia naramiennego. Oczywiście tutaj zwracam honor. W ogóle chciałem na początku bardzo mocno podziękować osobom, których nie znam, a które pisały do mnie i poleciły mi, w jaki sposób pomóc sobie z moją kontuzją. Dzięki nim naprawdę tą kontuzję wyleczyłem. Dziękuję Wam ślicznie, zaczynam naprawdę wierzyć w ludzi i jest to niezmiernie miłe, że obce osoby, im się po prostu chciało mi pomóc. Także bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Dzisiaj zrobimy trening barków na tyle, na ile mogę robić. No nie mogę sobie pozwolić na większe obciążenia. Ćwiczeń będzie gdzieś około 4 do 5, to też w zależności od tego, jak będzie wyglądała moja kondycja. Generalnie chodzi o to, że w momencie, kiedy już jesteśmy w okresie przygotowawczym i robimy te końcowe treningi, ostatnie 4 tygodnie, no staramy się robić tak, żeby nie nadwyrężać się kondycyjnie, czyli nie palić mięśni. I tak naprawdę od tego, żeby palić do końca tkankę tłuszczową, jest cardio. I cardio robimy zawsze. Ja robię cardio 2 razy dziennie. Pierwsze cardio 3:20 rano, drugie cardio po treningu. Także te cardio jest odpalenia mięśni, natomiast no, trening jest przede wszystkim treningiem zachowawczym. Trening polega na tym, żeby utrzymać mięsień w swojej wielkości, a żeby on nam nie uciekł przez te 4 tygodnie. Dzisiaj zaczniemy pierwsze ćwiczenie, to będzie no, klasyczne ćwiczenie na urządzeniu Smitha, wyciskanie na barki. Postaram się założyć najwięcej, na ile będę mógł i na ile oczywiście będę mógł zrobić to bez bólu. Będę robił w przedziale 6 do 8, może 10, to też w zależności od tego, jak to będzie szło i jakie będzie obciążenie powtórzeń. I to będzie pierwsze ćwiczenie. Wykonam to ćwiczenie około 3 do 4 serii. Też nie zakładam do samego końca, dlatego że jeżeli będę widział, że mięsień jest mocno spompowany, w tym momencie po prostu robię przerwę i robię kolejne ćwiczenie. Chodzi o to, żeby ten mięsień po prostu, jak już mówiłem, się nie palił, mówiąc kolokwialnie, czyli żeby go po prostu nie skurczać. Przerwy około minuty do 2, czasami nawet do 3, jeżeli będzie taka potrzeba. Nie mogę się po prostu męczyć, tutaj nie o to chodzi, żeby się męczyć. Chodzi generalnie o to, żeby czuć bardzo mocną pompę mięśniową. Zaczynamy pierwsze ćwiczenie, urządzenie Smitha, wyciskanie na barki.
No i pierwsze ćwiczenie mamy z głowy. Oczywiście pierwsza seria była serią rozgrzewkową, także zrobiłem tam około 20 powtórzeń. Dopiero kolejne serie to już były serie właściwe. Nie było to duże obciążenie, no ale wybaczcie, jestem słaby jak mucha. W tej chwili mam rotację węglowodanową przez cały czas. Teraz jestem na średnich węglach, tych węgli nie jest naprawdę dużo. Czasami nagrywam dla Was w niedzielę, w sobotę. Wtedy w ogóle jestem na zero węgli, także już jest w ogóle masakra. A w ten dzień, kiedy mam te duże węgle, to powiem szczerze, nawet nie zdążę się nimi nasycić i potem już z powrotem te węgle uciekają. Także no, siły za bardzo nie ma, ale trening trzeba robić i trzeba aktywować te mięśnie. Pierwszy mamy z głowy, drugim ćwiczeniem będą rozpiętki stojąc na boki. Ja będę robił bardzo podstawowe ćwiczenia, dlatego że w tej chwili tak naprawdę podstawą to są wolne klamoty. No akurat zrobiłem na smisie z tego względu, że jest problem z łokciem. Gdyby nie było, wyciskałbym na pewno sztangielkami. I tak naprawdę powinno się robić wszystko na wolnych ciężarach z tego względu, że to są w tej chwili najlepsze ćwiczenia na to, żeby dopompować ten mięsień i zachować jego objętość jak największą, bo wiadomo, cały czas jesteśmy, znaczy ja jestem na redukcji, no i zmniejszyłem się troszeczkę, jak widać, koszulka jest lekko zawiązana, bo zaczęła wisieć na mnie jak na dziecku, no zmniejszyłem się troszkę, waga zeszła około 14-15 kilo, no to jest dość sporo. No a razem z wagą uciekła siła, także jest zdecydowanie słabiej. Staram się robić jak największe te obciążenia, żeby ten mięsień faktycznie był bardzo mocno sfatygowany, żeby doprowadzić go do upadku, ale żeby się nie przegrzać i żeby się nie przetrenować, nie zmęczyć, z tego względu, żeby zachować jego objętość, a jest to tym bardziej w moim wieku bardzo trudne. Drugie ćwiczenie, jak już mówiłem, znane przez Was doskonale, rozpiętki na boki stojąc. Drugie ćwiczenie, rozpiętki bokiem, teraz trzecie to będą aktony przednie mięśnia naramiennego, czyli wyprosty ramion na przemian. Można to robić sztangą, ja to zawsze robię sztangielkami, wolę, żeby oddzielnie te ramiona pracowały, żeby był lekki ruch do środka, do twarzy, wtedy maksymalnie dopinamy te przednie aktony mięśnia naramiennego. Także to będzie drugie ćwiczenie. Też będę się starał robić na większym ciężarze. Nie jest to zbyt duży ciężar, cały czas mówię, żeby to nie było, że dziadek już w ogóle nie ma siły, ale po prostu jest to ciężar taki, który nie spowoduje mi jakichkolwiek problemów jeszcze z tym łokciem. No nie chciałbym przed samym startem narobić sobie kłopotu. Także staram się dobierać obciążenie tak, żeby było w miarę duże, ale żeby nie zrobiło żadnego spustoszenia w tej mojej kontuzjowanej ręce. Także trzecie ćwiczenie, wyprosty ramion do przodu na wysokość twarzy.
Tak, i to były przednie aktony wykonywane w trzech różnych uchwytach. Był uchwyt na chwyt, uchwyt neutralny, podchwyt i ostatni raz, jeszcze raz nachwyt. Robię to właśnie w tak trzech uchwytach, żeby te przednie aktony aktywować praktycznie na każdej płaszczyźnie. Zostały nam w tej chwili aktony tylne. Będę je wykonywał na łańcuszku z moimi takimi uchwytami, które udało mi się kupić w internecie. Bardzo fajne, szukałem. To chodziło generalnie o proste końcówki, proste uchwyty metalowe. Zaraz zobaczycie, jak będę to robił. Podłączony do łańcuszków i do wyciągu górnego bramy. I w ten sposób będę aktywował tylne aktony mięśnia naramiennego. Potem zostaną nam tylko szruksy praktycznie i mój trening dobiegnie końca. Nie jest to długi trening, bo nie mogę w tej chwili robić długich treningów. Już, jak już mówiłem, dlaczego. No, w tej sytuacji są osoby, które na przykład robią dłuższe treningi i im to służy, mi to nie służy. Może ze względu na to, że jestem troszeczkę starszy, a może ze względu na to, że po prostu mam taką specyfikę i taką genetykę, że po prostu potrzebuję troszeczkę innego treningu. Tego typu trening służy mi bardzo dobrze, bardzo fajnie aktywuje mięśnie. Te mięśnie się utrzymują w całkiem przyzwoitej formie. No i myślę, że jakoś dotrwam. Pierwszy start 4 maja. No, a ostatni chciałbym wystartować 6 czerwca w Warszawie na Mistrzostwach Świata w Federacji NAK. Razem oczywiście z małżonką, startujemy razem we wszystkich zawodach, także po prostu rodzinnie będziemy szaleć. Zapraszam w tej chwili do aktonów tylnych mięśnia naramiennego na moich uchwytach. Zobaczycie, jak wyglądają. Naprawdę bardzo fajnie wchodzi, bardzo fajnie aktywuje ten mięsień. Naprawdę dostaje niezłego kopa. I zostało nam ostatnie ćwiczenie. Ostatnie ćwiczenie oczywiście to będą szruksy, które zawsze robię przy barkach. Jak widzieliście, z tymi uchwytami i z łańcuszkiem w ten sposób zrobiłem dzisiaj aktony tylnie. Nie zawsze robię tak samo. Niejednokrotnie robię to na sztangielkach, czasami na odwrotnym butterflyu. Fajnie jest czasami od czasu do czasu zmieniać te ćwiczenia, żeby ten mięsień po prostu był przez cały czas zaskakiwany. Jeżeli robimy przez cały czas jedno ćwiczenie, no to po prostu na początku to fajnie wchodzi i fajnie działa, a potem przestaje to działać i nie ma za bardzo dużego efektu. Dobrze jest zmienić. Dlatego zawsze kombinuję, wymyślam coś, szukam czegoś takiego nowego, innego, żeby można było coś fajnego pomyśleć. Szruksy, wiadomo, ze szruksami nie poszalejemy. Zwykły, normalny ruch. Będę to robił ze sztangielkami. Można to robić ze sztangą, można to robić w smisie. No, można pokombinować różnego rodzaju wersje. Dzisiaj zrobię ze sztangielkami i to będzie ostatnie ćwiczenie na barki. Także tak mniej więcej wygląda w tej chwili mój trening. Wszystkie inne aktony również trenuję w podobny sposób, około 5 ćwiczeń. Wiadomo, że jeżeli robię bicepsy z tricepsami, wtedy tych ćwiczeń jest troszeczkę więcej. No, akurat wtedy dochodzi jeszcze brzuch, więc ten trening mam zdecydowanie dłuższy. Natomiast tak, te treningi są w miarę krótkie, tak żeby się nie zmęczyć, nie zajechać, a żeby się zmęczył mięsień, a nie ja. Także tak to właśnie wygląda.
Mam nadzieję, że jakoś mi to pójdzie, że te ostatnie 4 tygodnie jakoś przetrzymam i ten na tym starcie no, jakoś wypadnę. Prawdopodobnie będę startował albo w kategorii 50+, albo w kategorii 45+. Także będą to chłopaki albo 10, albo 5 lat młodsi ode mnie. No to troszeczkę zdecydowanie obniża moje możliwości na jakieś fajne miejsce, biorąc pod uwagę tą kontuzję, gdzie nie pozwoliła mi na to, żeby się przygotować naprawdę dobrze, ale powalczę, spróbuję powalczyć i zrobić najlepiej to, co potrafię, zrobić najlepiej jak tylko mogę i myślę, że nie przyniosę wam strasznego wstydu. Także ostatnie ćwiczenie, szruksy, a później tylko chwilka, parę słów na koniec i będziemy się żegnać. I w ten sposób skończyliśmy trening barków. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Trening nie był zbyt długi, ale dosyć intensywny. Poczułem go na pewno, biorąc pod uwagę moją kalorykę w tej chwili, jaka weszła dzisiejszego dnia. No to naprawdę było ciężko. Ciężko w ogóle cokolwiek zrobić. Chodzenie po schodach też sprawia trochę kłopotów. Także cudownie, że jest samochód, że w ogóle można jechać. Jest zdecydowanie coraz gorzej i będzie coraz gorzej z tygodnia na tydzień. Mam nadzieję, że jakoś dotrwam i to wszystko jakoś pójdzie w miarę fajnie. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę. Będę się starał jeszcze nagrywać jak najwięcej będę mógł. Prawdopodobnie w niedzielę będziemy też nagrywać. Będzie jeszcze tutaj fryta, także będzie fajny film. Będzie jakiś trening. Będzie jakiś wywiad, będzie jakaś fajna gaducha na jakiś ciekawy temat. Także myślę, że będzie można też coś pooglądać. Jeszcze raz wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli trzymacie za mnie kciuki, to jestem wam cholernie wdzięczny, bo no, potrzebuję tego. I do zobaczenia na kolejnym filmie. Pozdrawiam. Trzymajcie się.